Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, jak yy, dziwnie nie zabrzmiałoby to powitanie dzisiaj, ale w programie specjalnym, poświęconym temu, co dzieje się na Ukrainie, specjalnym odcinku programu po stronie konsumenta, witają Państwa Marcin Zurek i Karol Wenus. Szanowni Państwo, stało się. Nikt, Ja nie wiem, czy nikt się tego nie spodziewał, czy wszyscy myśleli, że jednak to nie nastąpi no nieważne, jakie były przewidywania. Fakt jest taki, jaki jest. Dzisiaj o czwartej bodajże czwartej rano Rosja zbrojnie zaatakowała, najechała Ukrainę, nasze państwo sąsiednie. jest stąd też nasz program specjalny. Nie chcemy Państwa straszyć, nie chcemy dokładać do tej nie wiem, czy ostrzeżeń, czy histerii wojennej, jaka Wybucha także na, na terytorium naszego państwa, bo tego jest wystarczająco w mediach, dlatego, nie strasząc, ale powiemy parę słów o tym, jakie są obowiązki o polskiego obywatela w zakresie tak zwanego powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny, czyli Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak nazywa się. Ta ustawa, o której będziemy, będziemy dzisiaj mm, mówić. Z ostrożności będziemy mówić tylko i wyłącznie o tych obowiązkach, które istnieją na wypadek pokoju, a nie na wypadek wojny czy powszechnej mobilizacji, bo po prostu nie chcemy straszyć ani wywoływać złych duchów z lasu. One wystarczająco, wystarczająco już się zgromadziły za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, u naszego sąsiada. Dlatego, no nie przedłużając, oddałbym Ci głos, Marcin, żebyś powiedział, jakie są w ogóle nasze konstytucyjne prawa i obowiązki, nas, jako obywateli Polski, związane z kwestią obronności. Chciałbym zacząć od tego, że konstytucja w dość szerokim zakresie reguluje takie właśnie podstawowe i prawa, i obowiązki w, w omawianym i interesującym nas dzisiaj kontekście. Przede wszystkim zaczynając od praw. Każdy, każdy z Polaków ma y, prawo, i, i na państwie polskim ciąży obowiązek zapewnienia mu opieki, y, kiedy jest za naszymi y, granicami, jeżeli jest, y, jest za granicą. Ma to tyle znaczenie, że według różnych szacunków tutaj nie, nie dotarłem do jednej takiej y, pełnej informacji ale według różnych szacunków i ostrożnościowo do tego podchodząc, Szacuje się, że kilkaset tysięcy Polaków mieszka na stałe na Ukrainie. I na państwie polskim no, ciąży ten obowiązek zapewnienia naszym obywatelom pomocy w tej trudnej sytuacji. Dodatkowo jeszcze, bo nie będziemy w sposób szczegółowy omawiać, jakie stany mogą zostać wyjątkowe wprowadzone w naszym kraju, ale jakie by nie były te stany wprowadzane, one nie mogą ograniczać naszych, Takich podstawowych konstytucyjnych y, praw, to znaczy mogą je ograniczać w pewnym zakresie, ale nie mogą powodować y, no, ich istoty. Tak? Czyli nie może być y, nasze prawo do, do życia, prawo do zdrowia, prawo y, do, y, do bezpieczeństwa. To, to, to nie może być żadnymi ograniczeniami ustawowymi czy, czy stanów różnych y, naruszone. Do tego jeszcze wszystkie ograniczenia w zakresie również wolności gospodarczej, czy, czy no szeroko rozumianego życia gospodarczego powinno być uregulowane ustawowo i, i nie może być wprowadzane poza trybem konstytucyjnym i, i ustawowym. Natomiast to są, to są te podstawowe. Prawa, a jakie ciążą na nas obowiązki? Przede wszystkim, e, obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Rzeczpospolitej oraz troska o dobra wspólne. E, I każdy, każdy z nas jest, jest obowiązany dobro obrony ojczyzny. E, i, e, I tutaj, szczegółowe kwestie dotyczące służby wojskowej określa ustawa, którą będziemy dzisiaj omawiać. W zakresie z czasu pokoju. Tak jak wspomniałeś, Karolu, nie będziemy i nie chcemy tutaj nawet przewidywać, co by się stało, gdyby ten czas pokoju się nam skończył. I właśnie przechodząc, przechodząc płynnie do, do tego tematu, jakbyś mógł wyjaśnić, jak to wygląda w zakresie obowiązków cywilnych. Więc mamy coś takiego jak tak zwana obrona cywilna. Na czym ona polega? No, oczywiście każda ustawa, szczególnie taka, jak, no, której doniosłość jest tak duża, jak ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. No ta będę ta ustawa z 1967 roku prawdopodobnie zostanie zmieniona. Teraz w Sejmie toczą się Toczą się prace nad nową ustawą o obronie ojczyzny, tak? bo tak będzie, tak będzie się ona nazywała. Natomiast każda zaczyna się od takich bardzo ogólnych stwierdzeń. I takie właśnie stwierdzenie znajdujemy w artykule drugim tej ustawy, gdzie jest stwierdzone, że tym obowiązkiem i organu władzy publicznej, i każdego obywatela jest umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności, mienia narodowego na wypadek wojny. No. Bardzo ogólne stwierdzenie. Czym on, jak ono się przekłada na, na konkrety? W zakresie władz państwowych to nas trochę mniej interesuje, ale warto wspomnieć, że kwestiami obronności zajmuje się każdy wojewoda, czyli w danym województwie, wojewoda, który jest przedstawicielem rządu, odpowiada za kwestie, za kwestie obronności. On koordynuje przedsięwzięcia związane z obronnością, kwestie niezbędne do zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych, do której oczywiście mamy nadzieję, że nie dojdzie do powszechnej mobilizacji. Co z obywatelami? No więc obywatele mają obowiązki w zakresie, tak jak wspomnieliśmy, tak zwanej obrony, cywilnej. Przede wszystkim podstawowym obowiązkiem obywateli polskich w zakresie obrony cywilnej jest to, aby to są obowiązki w zakresie odbywania służby wojskowej, odbywania obrony cywilnej oraz wykonywania innych zadań przewidzianych w ustawie o tych innych zadaniach o tym zaraz powiemy. Natomiast Odbywanie obrony cywilnej może polegać na odbywaniu służby w obronie cywilnej, edukacji dla bezpieczeństwa albo szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, samoobrony ludności. W czasie pokoju dotyczy to zasadniczej służby wojskowej takiej w chwili obecnej nie mamy na terytorium Polski, w naszym państwie, no, ale również ćwiczeń. No, to już może się zdarzyć i, i, i możemy zostać powołani do, do odbywania służby wojskowej, znaczy niezasadniczej służby wojskowej, ale w tej obronie cywilnej właśnie w postaci uczestniczenia w ćwiczeniach. Kto podlega takiemu obowiązkowi? W ogóle służby, wo służby e, wojskowej, no nie niezasadniczej nie służby wojskowej, ale chociażby tych ćwiczeń, no więc są to e, osoby, obywatele Polscy, którzy ukończyli 18 lat e, i nie ukończyli 55 lat, natomiast e, tam w przypadku osób, które mają stopień oficerski lub Podoficerski, ta długość tego obowiązku jest rozciągnięta do 63 roku życia. Tak dosyć enigmatycznie brzmi to sformułowanie samoobrony, tak? bo szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony ludności. Czymże jest ta samoobrona? No ona polega na rzeczach, jak sama nazwa wskazuje, gdzie... Powinniśmy się sami siebie bronić, czyli powinniśmy się szkolić na zlecenie czy też na polecenie służb państwowych w zakresie na przykład zabezpieczenia własnego mienia, zabezpieczenia własnych możliwości obrony, zabezpieczenia zapasów wody pitnej. No to, są, to są kwestie, które wchodzą w zakres szkoleń. Powszechnej samoobrony. To jest trochę co innego niż uczestnictwo w ćwiczeniach, do których, no do których możemy, możemy, zostać, możemy zostać przydzieleni nawet w czasie, nawet w czasie pokoju. I jeszcze jedna taka ciekawa, ciekawa rzecz, mianowicie przydział mobilizacyjny. To dotyczy pracowników i pracy, na przykład w szczególnie istotnych z punktu widzenia państwowości, obronności. Zakładach zbrojeniowych. No więc każdy pracownik albo osoba nie będąca pracownikiem, pracownik innego pracodawcy, może zostać zmobilizowany, zostać przydział mobilizacyjny do pracy właśnie w takim, w takim zakładzie, który jest istotny z punktu, widzenia, z punktu widzenia obronności. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pracowników, są pewne wyłączenia, tych, którzy nie ukończyły 18 roku życia, sędziowie, asesorzy, sądowi, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, BW, tych wszystkich innych służb, osoby trwale uznane za niezdolne do pracy, one nie mogą zostać przydzielone do zakładu pracy w, w, w ramach przydziału mobilizacyjnego, natomiast wszyscy inni mogą zostać przydzieleni i my będziemy... W takim wypadku zmuszeni wykonywać pracę, świadczyć pracę, określone czynności właśnie na rzecz danego zakładu, który może zostać uznany za kluczowy z punktu widzenia obronności, obronności kraju. Natomiast na tym nasze świadczenia, do których możemy zostać zobowiązani na czas, na czas pokoju, nawet pokoju, nie tylko wojny, się nie kończą. Ale zanim przejdziemy do tych świadczeń, no to bym trochę powiedział o tym, jakie świadczenia dodatkowe mogą przysługują żołnierzom, którzy zostali powołani do czynnej służby wojskowej. No dobrze, bo możemy zostać powołani, ale co wtedy nam przysługuje? Czy, im, czy takim żołnierzom przysługuje jakaś ochrona? Tak, przysługuje ochrona ekonomiczna przede wszystkim, bo ta jest najistotniejsza z punktu widzenia yy, przede wszystkim rodzin yy, tych żołnierzy, a, a jak już omówiliśmy, tak naprawdę no, takim żołnierzem może być każdy z nas w skrajnie pesymistycznym scenariuszu. Yy, i, I przepisy mówią o tym, że jeżeli yy, jedynym, kolokwialnie mówiąc, żywicielem rodziny jest ten żołnierz, albo ten żołnierz też jest samotny, może on na swój udokumentowany wniosek wnosić o po pierwsze, pokrycie czynszu, najmu prywatnego, albo najmu lokalu socjalnego, albo jeszcze innych podstaw, na podstawie których, na podstawie których korzysta z, z obecnego lokalu mieszkalnego. Dodatkowo jeszcze w zakresie tego, co Często państwo mówimy, czyli zobowiązań takich finansowych, kredytowych, z mocy prawa de facto, ale no na wniosek na wniosek tego żołnierza ulegają zawieszeniu spłaty rat. I to po pierwsze pożyczek uzyskanych z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, ale po drugie, co ważniejsze w praktyce, kredytów i pożyczek zaciągniętych w wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, bankach itd o ile umowa kredytu pożyczki nie stanowi inaczej i tutaj dokonałem analizy dostępnego mi zasobu kilkudziesięciu umów zarówno pożyczek jak i kredytów z różnych lat na zarówno kredytów złotówkowych jak i odnoszących się do walut obcych i spodziewałem się, że wszystkie te umowy będą wyłączać tak, to zawieszenie, a tuż nie. W zależności od banku, w zależności od tego, w jakim okresie umowa była zawierana, niektóre banki faktycznie zabezpieczały się poprzez wyłączenie takiej spłaty, yy, zawieszenia takiej spłaty, a inne, inne nie. Yy, co istotne, yy, w okresie tego zawieszenia nie naliczane jest oprocentowanie tych kredytów czy, czy pożyczek, także, no tutaj faktycznie ten, ten żołnierz może spać, jeżeli chodzi przynajmniej o ten byt ekonomiczny, spokojnie. Co do tych zobowiązań, jeszcze jest istotne to, że ta pożyczka czy kredyt musiały być oczywiście zaciągnięte przed powołaniem go do służby, no bo to, to jest no, oczywiste, że, że to ma służyć zapewnieniu znaczy zabezpieczeniu tej sytuacji wcześniejszej materialnej. Co do tych czynszów, tam, które mogą być rekompensowane przez, przez gminę, bo, bo to na, na, na gminie de facto ciąży obowiązek finansowania tego typu świadczeń, on Czasem nie, może, nie musi zaspokajać 100% czynszu najmu lokalu takiego prywatnego. Tam są odpowiednie, odpowiednie regulacje w tym zakresie, ale to już myślę, że nie jest, nie jest miejsce na dzisiaj, żeby to szeroko, szeroko omawiać. Więc teraz powiedzieliśmy o tym, jakie świadczenia na rzecz żołnierzy powołanych do czynnej służby musi świadczyć państwo. A teraz trochę odwrócimy to pytanie, choć niedokładnie, bo powiem o świadczeniach, które na rzecz państwa, a konkretnie na rzecz wojska, musi dokonywać każdy zobowiązany do tego obywatel, i będziemy tutaj mówić, tak jak wspominaliśmy na wstępie, o świadczeniach na wypadek pokoju. Taki, taki stan mamy teraz w Polsce, chcielibyśmy, żeby on został, więc będziemy mówić tylko i wyłącznie o świadczeniach na rzecz. E, wojska i państwa, obywatela w czasach pokoju. Jakie one są? Na każdego z obywateli polskich, i tutaj uwaga od 16, czyli wcześniej niż w zakresie zasadniczej służby wojskowej, do 60 roku życia, może być nałożony taki doraźny obowiązek świadczenia, Różnego rodzaju pracy na rzecz, na rzecz państwa, celem przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, lub likwidacji ich skutków. I tutaj ten obowiązek, on, tak co, co przychodzi na myśl w pierwszej kolejności, no, może polegać na nie wiem, pomocy przy wznoszeniu jakichś, prostych, prostych zabudowań czy umocnień. Może to być również, nie wiem, chociażby to, co, co o czym ty dzisiaj, Karolu, e, nagrywałeś program, czyli kwestie uchodźców. Tak? E, tak, jak, tak jak wsłuchałem się w słowa Twojej i Twojego gościa, e, tak ostrożne szacunki mówią, że może to być nawet półtora miliona uchodźców na, za naszej wschodniej granicy. A tym samym no, państwo, jako no, administracja państwowa i samorządowa może nie być w stanie unieść samodzielnie ciężaru przygotowania odpowiedniej infrastruktury na przyjęcie tych osób. Także tutaj widzę również możliwość zastosowania tej, tego świadczenia osobistego na rzecz, na rzecz no, obronności. I, 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 I co ciekawe, Poza takimi właśnie pracami, pracami no, najczęściej fizycznymi, mogą również być obywatele, e, e, zlecone im dostarczanie różnego typu dokumentacji przez, przez jednostki wojskowe. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej lub wezwań do wykonania świadczeń, właśnie świadczeń osobistych czy czy rzeczowych i takie osoby są zwane dalej, dalej w ustawie kurierami. Za ten, jak w ogóle wygląda, może też tak pokrótce opowiemy, tryb, Powoływania. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, która jest no, co do zasady natychmiast wykonalna. Służy nam, co prawda, prawo odwołania od tej decyzji, ale wydaje się, że, że to odwołanie byłoby i tak rozpoznane, zapewne, już po, po wykonaniu tejże pracy. To powołanie musi być dostarczone nam na co najmniej 14 dni przed datą zlecenia, które Otrzymujemy i ono nie jest tak bardzo rozciągnięte czasowo. To znaczy, ustawa mówi, że czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo 12 godzin, a w stosunku do kurierów 48 godzin. I taki obowiązek osobistego świadczenia nie może nastąpić częściej niż trzy razy w roku. Za ten, za ten okres wykonywania tej, tej pracy przysługuje osobie wynagrodzenie w formie czy to ryczałtowej, jeżeli nie jest nigdzie zatrudniona. I tutaj to jest odwołanie do, do minimalnego wynagrodzenia za pracę za poprzedni rok. Albo jeżeli jest zatrudniony gdzieś i za ten okres, za ten czas braku wykonywania pracy nie otrzyma od pracodawcy wynagrodzenia, przysługuje mu rekompensata w wysokości tego nieotrzymanego wynagrodzenia. No tutaj również dochodzą koszty, koszty, koszty przejazdów, które również mogą być zrekompensowane. I tutaj podobnie jak, jak w tych regulacjach, o których wspomniałeś, temu obowiązkowi osob wykonywania osobistych świadczeń nie podlegają no, dosyć, dosyć szeroki katalog osób, funkcjonariusze, funkcjonariusze posłowie, senatorowie, sędziowie, inni żołnierze, tak. No, oczywiście kobiety w ciąży, kobiety mające pod opieką dzieci, małoletnie, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych. No i, i szczegółowy, tryb, szczegółowy tryb tychże powołań reguluje stosowne, stosowne rozporządzenie. I tutaj omówiliśmy świadczenia osobowe. Istnieją również świadczenia rzeczowe, jakbyś mógł, Karol, o nich wspomnieć. No właśnie, bo to jest coś, co coraz częściej zaczyna, nie wiem, czy budzić niepokój Polaków. Dostałem, mam samochód terenowy, Dostałem pismo od wójta burmistrza mojego, mojego miasta, że na wypadek wojny on będzie w jakiś sposób zarekwirowany, czy nawet nie na wypadek wojny, bo nie, nie chcemy mówić o tym, ale na wypadek ćwiczeń. Otóż yy, każdy obywatel polski jest zobowiązany do świadczenia rzeczowego, czyli dokładnie do. Yy, oddania do używania posiadanych przez siebie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele obrony państwa. To jest dokładnie uregulowane w artykule 208 tej ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o której, o której dzisiaj mówimy. Na czym to polega? No Zróbmy to na przykładzie samochodu, bo najczęściej chyba najczęściej chyba mowa jest o samochodach. To dotyczy no zazwyczaj nie, każdy, nie każdego samochodu, ale są to samochody y, ciężarowe, autobusy, terenowe, suwy, tego typu, tego typu samochody. Kiedy a, państwo, wojsko może zażądać ode mnie mojego, mojego samochodu? Otóż może zażądać nie tylko w przypadku ogłoszenia mobilizacji czy wojny, ale także w czasie, y, w czasie pokoju. A w trzech przypadkach to wojsko może zażądać od naszego samochodu, wypożyczyć sobie ten samochód i, i wziąć go od nas do używania. Po pierwsze, w czasie sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych, czyli nie w razie mobilizacji, tylko w ramach pokoju sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych. Drugie to są ćwiczenia wojskowe lub ćwiczenia w jednostkach. Przewidzianych do militaryzacji, to jest drugi powód. I trzeci to są ćwiczenia w obronie cywilnej. Na jak długo państwo może zabrać ode mnie mój samochód, jeżeli mówimy, ale to można ekstrapolować również na, na przykład, na nieruchomości, ale mówmy o samochodzie. Otóż może zabrać w zależności od powodu, z jakiego, z jakiego jest ono. Jest ono zabierane. W przypadku ćwiczeń w obronie cywilnej wojsko ma prawo zabrać ten samochód na 24 godziny, maksymalnie 24 godziny. W przypadku sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych to już jest 48 godzin. Najdłużej, yy, najdłuższa, możliwość najdłuższego zarekwirowania czasowego takiego auta istnieje w przypadku ćwiczeń wojskowych, bo tam jest to maksymalnie aż. 7 dni. W jaki sposób się to dzieje? No, więc, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że każdy samochód, który istnieje, który mamy, na, na następny dzień mogą przyjść w czasach pokoju do mnie po ten samochód. Nie. Najpierw on musi być wpisany do takiej wojskowej ewidencji, samochód czy nieruchomość. Tak jak cały czas mówię, to dotyczy różnych rzeczy, ale. Przykład samochodu jest najbardziej obrazowy. Otóż ten samochód musi być wpisany do wojskowej ewidencji. Kto go wpisuje do wojskowej ewidencji? Wpisuje go wójt burmistrz, prezydent miasta na wniosek wojskowej komendy uzupełnień. Więc zanim zostanie nam taki Samochód zarekwirowany czasowo, to wcześniej musi przyjść do nas decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wpisaniu naszego samochodu do wojskowego rejestru. Pod tej decyzji przysługuje, przysługuje odwołanie. I myślę, że to. Teraz często się dzieje, dzieje, co niepokoi ludzi, że widzą, że ich samochody są wpisywane na tą, na tą listę, na tą, do tej ewidencji. Przychodzi, um, przychodzi do nas, jeżeli posiadamy taki samochód, który jest przedmiotem zainteresowania wojska, istotny z uwagi na obronność państwa, przychodzi decyzja administracyjna o tym, że on jest wpisany. To możemy zaskarżyć. I dopiero wtedy, kiedy a on jest pisany na tą listę, to może przyjść w konkretnym przypadku decyzja o jego e, zarekwirowania, a raczej obowiązek jego udostępnienia państwu na potrzeby wojskowości na określony, na określony czas. Tak jak mówiliśmy, e, on jest ograniczony w, zależ w zależności od od tego, na jakie potrzeby jest rekwirowany. Czy przysługuje za to wynagrodzenie? Tak, przysługuje wynagrodzenie. I przede wszystkim, jeżeli em, em, samochód w jakiś sposób dozna szkody, no to państwo jest odpowiedzialne za tą szkodę, a oprócz tego przysługuje wynagrodzenie, które jest określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 roku i tam dla każdego rodzaju samochodów i innych pojazdów są stawki za przejechany, przejechany kilometr, więc jeżeli ten samochód zostanie użyty, no to nam zwróci, zwróci Państwo zgodnie z, powiedzmy, kilometrówką plus taka mała jeszcze rekompensata, jeżeli weźmie od nas Państwo z, samochód z pełnym bakiem paliwa no to powinno nam i, i odda z pustym bakiem, no to jeszcze powinno zwrócić tą różnicę tę różnicę za koszty, koszty paliwa. I tak na przykładzie samochodu, bo tego najczęściej to dotyczy, wątpliwości dotyczą, wygląda obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz państwa, dla celów obronności, państwa, dla celów sił zbrojnych. Natomiast no, te świadczenia osobiste, osobowe i świadczenia rzeczowe no, nie wyczerpują całego spektrum obowiązków obywateli Rzeczpospolitej, także, które, którzy muszą świadczyć na rzecz sił zbrojnych, także w czasach, jak wyglądają te świadczenia szczególne? Zanim o tym, jeszcze, jeszcze kończąc, zamykając klamrą te, te świadczenia rzeczowe i osobiste, należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy nie stosujemy się do tego, do tego polecenia no w formie decyzji administracyjnej i nie stawimy się albo nie, nie przekażemy dobrowolnie tego przedmiotu do używania, jest możliwość zastosowania sankcji poprzez nasze przymusowe doprowadzenie do, do miejsca, no, że tak powiem, zbornego, tak? Także tutaj. Albo przymusowe odebranie, albo, ode... albo przymusowe tak. odebranie no, tego naszego powiedzmy, samochodu, choć tak jak mówimy, to nie jest tak, że tylko. Mhm. Samochody mogą być rekwirowane, mogą być inne ruchomości lub też nieruchomości. Mhm. Tak, a wracając do tych świadczeń szczególnych, tutaj jak, jak analizowałem te przepisy, to jest faktycznie bardzo ciekawa regulacja. A więc zarówno terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy jednostki, tak samorządu terytorialnego, ale co ważniejsze, również przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne są zobowiązane do odpłatnego. I tutaj są trzy rzeczy, do, do czego można je zobowiązać: Dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa w sposób nie zmieniający ich właściwości i przeznaczenia. To jest pierwsza. Możliwość przystosowania budowanych lub przebudowanych, rozbudowywanych obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa. Po trzecie, gromadzenie, przechowywanie i konserwacja przedmiotów niezbędnych do wykonywania czynności, no, między innymi obrony, obrony państwa. I o co może chodzić, tak? Może na przykład chodzić o to, że Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostosowania swojego budynku, jeżeli go buduje, przebudowuje, aby piwnice na przykład tego budynku spełniały funkcję schronu przeciwlotniczego. Tak, jeżeli to nie narusza w sposób, znaczy jeżeli ten budynek nie jest w ogóle niemożliwy do przystosowania na ten cel, to państwo może, może takiego przedsiębiorcę zobowiązać do tego. Po drugie, jest możliwość również zakładów, na przykładzie zakładów przemysłowych, takiego, takiego sposobu przygotowania potencjalnego linii produkcyjnej, aby ten zakład mógł wytwarzać przedmioty potrzebne dla na przykład armii. No nie wiem, mogą to być elementy potrzebne do, do produkcji innego uzbrojenia, może to być, nie wiem, amunicja i tak dalej, i mogą, a w zakresie tego trzeciego elementu może to być na przykład przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji magazynu, tak? czy w ogóle pełnienie funkcji już teraz w czasie pokoju magazynu pewnych artykułów, które mogą być wykorzystane na potrzeby armii w razie, w razie takiej konieczności. To ten obowiązek, jest nakładany w formie decyzji administracyjnej, do której jest możliwość odwołania w, w zwyczajnym trybie administracyjnym, a samo wykonywanie tych obowiązków następuje w drodze umowy pomiędzy właśnie odpowiednim organem państwa, jednostką, jednostką państwa, a, a tym na przykład przedsiębiorcą. Na sam koniec dwa słowa o przepisach karnych, wybranych przepisach karnych, znajdujących się w tej, w tej ustawie. No, takie trzy wybraliśmy. Przede wszystkim, przede wszystkim jest to taki obowiązek, który jest obarczony największą karą, a mianowicie za uchylanie się od obowiązku służby wojskowej lub innej służby przewidzianej przez tą ustawę. No, jest przewidziana kara pozbawienia wolności nawet do lat dwóch. Oprócz tego są przepisy karne, które są obarczone dużo niższą sankcją, no więc przede wszystkim uchylanie się od obowiązków w zakresie powszechnej samoobrony ludności. Tak jak mówiliśmy Państwu, szkolenia z zakresu no, samoobrony, czy jak się bronić samemu. Jak zabezpieczać wodę? Jeżeli będziemy się uchylać, na przykład od tych szkoleń, kara, grzywny. A oprócz tego, jeszcze, jeden, jeszcze jedno, to wykroczenie, bo to jest karą aresztu lub karą grzywny, zagrożone jest unikanie tych obowiązków i niewykonywanie tych obowiązków, o których przed chwilą mówiliśmy. Czyli obowiązek świadczeń osobistych lub rzeczowych lub innych wynikających z przepisów, szczególnie, na przykład tych specjalnych świadczeń. Jeżeli będziemy ich unikać, no to grozi nam za to kara aresztu do 30 dni lub kara grzywny. No więc to tak w telegraficznym skrócie bardzo dużym skrócie tyle, jeśli chodzi o ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. I przyznam się, że mam nadzieję, iż za kilka dni, za tydzień, za dwa tygodnie stwierdzimy, że nasz program był całkowicie niepotrzebny, i tak naprawdę to jest, to jest kwestia, którą, nad, nad którą nie musimy się w chwili obecnej zastanawiać, bo sytuacja się uspokoi. Natomiast jak będzie, tego nie wiem, tego bym chciał, abyśmy, aby nikt z nas nie był, nie był zmuszony wykonywać tych obowiązków, chociażby na, na czas pokoju. tak? No a już nie mówiąc o tych, które mogą się wydarzyć na czas wojny czy mobilizacji o czym nie chcemy mówić dzisiaj, bo i mam nadzieję, że nie będziemy musieli mówić w, kolejnym, w kolejnych odcinkach. Natomiast za dzisiaj. No, bardzo dziękujemy. W tym dosyć trudnym dniu e, specjalny odcinek e, po stronie konsumenta, związany z tym, co się dzieje na Ukrainie. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Marcin Zurek. Karol Wenus. Do widzenia. Trzymajcie się.